każdy z nas nosi w sobie historię swoją osobistą, historię swojej rodziny, historię swojego narodu. To, jacy jesteśmy my dzisiaj, ukształtowane zostało poprzez wieki. Dlatego badanie przeszłości, badanie naszych korzeni, zarówno pojedynczego człowieka, jak i rodziny, jak i korzeni miasta, ma tak duże znaczenie. Właśnie miasto też ma swoją historię, ma swoją przeszłość, jako że miasto to nie tylko układ urbanistyczny, to nie tylko budowle, ale, a może przede wszystkim, to ludzie. Dziedzictwo, które otrzymaliśmy z przeszłości, jest decydujące o tym, co tworzymy dzisiaj. I dlatego warto to dziedzictwo poznawać, warto je kultywować, warto się nim zajmować. Dlatego też od kilku lat realizuję projekt o wielokulturowości Gliwic, o różnych grupach, które tutaj w Gliwicach występowały i występują, jako że wszyscy z tej przeszłości, z ich dziedzictwa czerpiemy. Jest to dla mnie niezmiennie fascynujące zadanie i stałe odkrywanie tego, co nas dzisiaj kształtuje. Nazywam się Bożena Kubit, jestem muzealnikiem. Bardzo trudno powiedzieć, czym jest muzyka. Ona jest ważna, istotna, to jest kawał życia, który polega na tym, że wstajesz, ćwiczysz, pokazujesz komuś, myślisz, że jest świetnie, potem okazuje się, że jest kaszana, albo czasem się okazuje, że nie jest źle. Ale najważniejsze, może nie w muzyce, a w kompozycji, dla mnie jest to, że jest dokładnie tak, że ona nie jest przewidywalna. Przewidywalne są tylko rzeczy, które da się dobrze skwantyfikować. Jak się daje dobrze skwantyfikować, to znaczy, że one już były. Że to one nie są jakby taką rzeczywistą twórczością. Muzyka to proces, który trzeba wykonywać codziennie. Jako pianista muszę codziennie ćwiczyć, jako kompozytor muszę codziennie próbować wejść w taki stan, który zbliża możliwość znalezienia czegoś nowego. Nazywam się Krzysztof Kobyliński, jestem kompozytorem. Aktorstwo jest dla mnie przede wszystkim wielką pasją. Myślę, że jestem ogromnym szczęściarzem, że ta pasja stała się moim zawodem i mogę dzięki temu zarabiać po prostu na chleb. Cały ten proces budowania postaci jest niezwykle twórczy, niezwykle czasochłonny i właściwie nie ogranicza się on do tych 4 godzin prób rano i 4 godzin prób wieczorem, kiedy to zamykamy się w teatrze i próbujemy z reżyserem oraz z innymi aktorami, ale przenosi się on również na moje życie prywatne. Wychodzę z teatru, idę ulicą, wracam do domu, robię obiad, cały czas zastanawiam się nad tą swoją postacią, cały czas szukam odpowiedzi i w jakiś sposób analizuję, jak mógłbym dane sceny odegrać, co mógłbym danej postaci przekazać, jaki nadać jej charakter, żeby widza potem wzruszyć, rozbawić, żeby dla niego to było interesujące. Także ten proces trwa właściwie od momentu rozpoczęcia prób, od kiedy dostanę scenariusz i zacznę go czytać, do premiery i nawet dalej, ponieważ po spektaklu premierowym cały czas swoje postaci w jakiś sposób staramy się ulepszać i poprawiać. Wszystko to zaczęło się bardzo niewinnie, od takiego spontanicznego wyjścia z rodziną i przyjaciółmi do teatru na musical Footloose, a stało się przygodą na całe życie i mam nadzieję, że całe życie będzie ta moja przygoda trwała. Nazywam się Andrzej Skorupa, jestem aktorem. Tłumaczenie jest zadaniem do wykonania, jest celem do osiągnięcia. Oczywiście nie stawiam przed sobą celów, których osiąganie miałoby być dla mnie męką czy przykrym obowiązkiem. Jednak to, którym się zajmuję, jest dla mnie wyzwaniem, ponieważ jest bardzo trudne. Wymaga konsekwencji w działaniu, cierpliwości i wytrwałości. Tłumaczenie epopei chilijskiej, nad którym pracuję od 4 lat i które wymagać będzie kolejnych 3 lat rzetelnej pracy, nie przynosi mi żadnych dochodów, ale daje mi dużo satysfakcji. Oczywiście
tak długoletnim zajęciu zdarzają się momenty zwątpienia. Pojawiają się pytania o sens tej charówki. Dlatego każda forma uznania, z jaką się moja praca spotyka, nagrody, pochlebne oceny fachowców, a także pochwały ze strony czytelników, utwierdzają mnie w moim postanowieniu i dodają mi energii do dalszej pracy. Może się komuś wydawać, że jest to zajęcie nudne. Ja jednak podchodzę do tego z humorem, co pokażę w formie fraszki. Pisanie oktaw na tym się skończyło, że mi niestety zupełnie odbiło. Dlatego proszę, panowie i panie, zwracać się do mnie, panie Oktawianie. Nazywam się Czesław Radka i jestem autorem polskiego przekładu chilijskiej epopei narodowej. Sztuka jest wszystkim. Jest moim zawodem, moim zajęciem, moim hobby. Czuję też w pewien sposób, że do uprawiania sztuki zostałam jakoś predestynowana, to znaczy, że miałam i na tyle szczęścia, ale też odwagi, żeby podążać w swoim życiu nie zawsze za głosem rozsądku, ale za prawdziwą pasją. Dzięki temu czuję, że moje życie znajduje się na właściwej ścieżce, to znaczy robię to, co miałam robić. Nie lubię też stawiać granicy pomiędzy sztuką i życiem. Dla mnie obydwie te dziedziny nierozłącznie są splecione. Mam już może tak spaczone spojrzenie, że tak widzę tą sprawę. Moje projekty często osnute są wokół wydarzeń z życia, a jednocześnie starają się je w jakiś sposób interpretować, tak by zobaczyć magię życia codziennego, coś, co mogłabym nazwać realizmem magicznym. Nazywam się Izabela Łęcka, jestem artystką wizualną.